Za nami drugi dzień matur. Kobieta z Bałkanów już w muzeum. Likwidacja oddziału WORD w Zwoleniu. Katarzyna Kurek, witam w czwartek 5 maja i zapraszam na informacje. Za nami drugi dzień zmagań maturzystów. W czwartek abiturienci pisali egzamin z matematyki. Jak im poszło? O to zapytaliśmy samych maturzystów. Nie wydaje się, że łatwa była. Była trochę trudna, w sensie parę zadań na pewno mnie zaskoczyło, ale uważam, że taka do zdania. Nie było ciężko, naprawdę. Myślę, że matura była dosyć łatwa i nie było się czym stresować. Myślę, że w porządku. Jak na to, jak ją umiem, to myślę, że będzie git. Łatwa była dosyć. Wydaje mi się, że zadania dosyć schematyczne. My jesteśmy na matematycznym profilu, także to była... Więc chyba dałyśmy w porównaniu do sprawdzianów, jakie mieliśmy, to taka kartkóweczka. Poszło super po prostu. Napisałam wszystkie otwarte zadania i jestem z siebie bardzo zadowolona. Niczym was arkusz nie zaskoczył? Moim zdaniem były te zadania takie nietypowe i trafiły się takie, których od kilku lat nie było. Ale w arkuszach, w tablicach były wzory, więc dało się radę. Dało się radę, jakoś się kombinowało, wywalczyłyśmy. To zadanie z procentami było takie dosyć podchwytliwe i nad tym się mocno zastanawiałam. Z drugim zadaniem miałam problem, tak. No to strzelałam, ale tak to z reszta zamkniętych była w miarę prosta. Chyba nie było nic, co by mnie zaskoczyło. Niektóre zadania zamknięte były dość trudne i się jakoś na początku miałam takie trudniejsze i się myślałam, że będzie cały trudny, ale no w porządku mi poszło. Jak nastawienie przed kolejnymi egzaminami? No tylko angielski jeszcze i rozszerzenie, także bez problemu już. Staram się, żeby było dobre. Nie oszukujmy się, że stresuję się przed rozszerzeniem, a postawa raczej tak, no łatwo, łatwo. Myślę, że jest w porządku, nie stresuję się, także będzie dobrze. Spoko, ja jeszcze piszę rozszerzenia z polskiego, angielskiego, niemieckiego. No to polski trochę ciężej, bo w szkole tak średnio, ale myślę, że okej. A to już z górki. Do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu trafił obraz Portret kobiety z Bałkanów autorstwa Wacława Józefa Koniuszko. Na zakup dzieła samorząd Mazowsza przeznaczył 54 tysiące złotych. Okoliczności ostatnimi czasu tych spotkań są dosyć radosne, jeżeli chodzi o kwestie wzbogacania dzieł prezentowanych, tego wszystkiego, co staramy się w ramach dobrej współpracy z naszą instytucją jako samorząd województwa mazowieckiego nabywać, aby zwiększyć możliwości ekspozycyjne całego muzeum. Portret olejny powstał około 1880 roku i jest popisem kunsztu Koniuszki. Malarz wyjątkowo pięknie tworzył właśnie portrety. Na podpisie pod sygnaturą widnieje nazwa Monachium. Portret musiał powstać podczas zagranicznych studiów Koniuszki, najprawdopodobniej na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku. Regionalny strój sportretowanej kobiety sugeruje rejon Bałkanów. Biorąc pod uwagę prace malarza wystawiane chociażby w 1884 w warszawskiej Zachęcie, cyganka, egipcjanka czy Włoszka, widać, że fascynowały go obce kultury. Chciałbym podkreślić fakt, szanowni państwo, że 4 600 000 to w tym roku przeznaczona kwota na kwestie inwestycyjne w Muzeum Jacka Malczewskiego. W tej kwocie również ta kwota 54 tysięcy, a więc koszt zakupu tego dzieła przedstawianego dzisiaj państwu i przekazywanego Muzeum Wacława Józefa Koniuszki. Wacław Józef Koniuszko był synem krawca Józefa i Małgorzaty z Migrelskich. W 1866 roku, mając 12 lat, zapisał się do Szkoły Rysunku i Malarstwa w Krakowie, gdzie do 1875 studiował pod kierunkiem m.in. Jana Matejki, a następnie na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u Aleksandra von Wagnera. Od 1875 roku uczestniczył w krakowskich wystawach malarskich. Tematem jego obrazów były głównie sceny rodzajowe z życia rzemieślników, a zwłaszcza Żydów z krakowskiego Kazimierza. W licznych obrazach przedstawiał nocne widoki Krakowa. Swe prace wystawiał także w Warszawie, Poznaniu, Wiedniu i Lwowie. Portrety, sceny rodzajowe. Malował bardzo dużo nokturnów, czyli scen nocnych na terenie krakowskiego Kazimierza. Sam w ogóle był synem krawca, czyli pochodził z tej części mieszczaństwa, niekoniecznie majętnej. W związku z tym też było ogromne wyczulenie w jego realizmie, który ten kierunek właśnie reprezentował w XIX wieku. Ogromne wyczulenie właśnie na biednych, na rzemieślników, na ten
stronę miasta, która właściwie przez wieki była niezauważana w malarstwie. Portret kobiety z Bałkanów będzie można podziwiać w Muzeum Jacka Malczewskiego od Nocy Muzeów 14 maja. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu poinformował, że od 1 maja swoją działalność zakończy oddział terenowy w Zwoleniu. Zdecydowały kwestie finansowe, mówi Marcin Ciężkowski, dyrektor radomskiego WORD-u. Decyzja o zamknięciu ośrodka została podjęta przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Wynik finansowy tutaj nas obliguje do tego, żeby zamknąć tą jednostkę. No, nie mamy też na przyszłość dobrych wiadomości, bo jednak ta demografia wskazuje na to, że spada liczba klientów naszych. WORD w Zwoleniu w skali całego WORD-u radomskiego to było tylko 5% wszystkich egzaminów. Przypomnijmy, że oprócz głównej siedziby w Radomiu w naszym regionie działają jeszcze dwa oddziały terenowe w Grójcu i w Kozienicach. Bogaty sprzęt mobilny, taki jak kamery, iPady z pakietem do zadań kreatywnych, telewizor mobilny do realizowania panelów i spotkań online, a także zestawy VR, które pomogą widzom przenieść się w wirtualną przestrzeń. To efekty realizacji projektu Amfiteatr w sieci. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr otrzymał w ubiegłym roku ponad 120 tysięcy złotych dofinansowania jako jedyna instytucja w Radomiu, która brała udział w pierwszej edycji programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, finansowanej przez fundusze europejskie. Projekt, który ma na celu doposażenie instytucji kultury w odpowiedni sprzęt, ale też w kompetencje, by móc realizować działania online. Na wypadek, gdyby kiedykolwiek zdarzyła się jeszcze jakaś pandemia, albo po prostu czas pandemii pokazał, że można realizować pewne działania zdalnie, bez przychodzenia do budynku. I ten projekt ma temu służyć. Podczas warsztatów z techniki filmowej pod czujnym okiem jednego z koordynatorów konwersji cyfrowej z ramienia instytucji, Michała Grosiaka, powstał film Nika. Zakupiony został również nowy sprzęt dla pracowni nowych mediów. Niemalże cały zespół amfiteatru, również pracownicy administracyjni wzięli udział w szkoleniu, na przykład z cyberbezpieczeństwa, a już bardziej osoby jakby zaawansowane, czy też pracujące na co dzień z uczestnikami pracowni nowych mediów mogły podszkolić się jeszcze w zakresie na przykład tworzenia dźwięku radiowo-telewizyjnego, czy realizacji w ogóle planu filmowego. Amfiteatr ma w planach udostępniać swoje projekty szerokiej publiczności za pomocą stałego kanału w internecie. Około 35 km będzie liczyła trasa najbliższej co za jazdy. Rowerzyści w niedzielę pojadą do Jastrzębi. W niedzielę 8 maja rusza druga w tym roku wyprawa z cyklu Co za jazda. Tym razem wjedzie do gminy Jastrzębia. Jak zawsze na mecie na rowerzystów czekać będą konkursy i plenerowe studio Radia Rekord. Uczestnicy spotykają się w niedzielę o godzinie 9.30 na rynku przy Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, a pół godziny później wyruszają. Po wyjeździe z miasta rowerzyści przejadą przez Nową Wolę Gołębiowską, a następnie mijając Pacynkę dojadą do Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Kozłowie, gdzie został zaplanowany postój. Potem wyruszą na północ, by dotrzeć do mety na terenie łowiska 300 Wygoryń. Trasa liczy około 35 km i w większości będzie prowadziła przez drogi leśne i łąki. Dlatego najlepiej przygotować rower typu MTB, zwany popularnie Góralem. Trasa piękna, zielona, wśród drzew, łąk i blisko natury. Szczegóły, jak należy się zgłosić, na portalu cozadzień.pl. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.